Dzień dobry. Za chwilę rozpoczniemy pierwszą konferencję planistyczną w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Konferencję, która będzie dotyczyła procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Mamy nadzieję, że nasi goście dopiszą i będą zadowoleni z tego, co będziemy prezentować. Dzień dobry, nazywam się Rafał Sołtysik, jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. I dzisiaj mamy przyjemność uczestniczyć i organizować w zasadzie i uczestniczyć w konferencji na temat planowania i zagospodarowania przestrzennego, która mam nadzieję zapoczątkuje cykl takich spotkań, w których będą mogli się spotkać zarówno naukowcy, jak i praktycy, pracownicy organów administracji publicznej. Czekałem na tą konferencję z wielką niecierpliwością. Mam nadzieję, że problemy, które nurtują architektów, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, tutaj zostaną rozwiane. Dowiemy się czegoś więcej, co wpłynie na to, co będziemy robić, myślę, lepiej i na to liczę. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Witold Magryś, dyrektor biura. Bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie rozmawiać na bardzo istotne tematy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Mam nadzieję na udaną konferencję i w przyszłości kolejne tego typu wspólne przedsięwzięcia. Jako student osobiście uważam, że takie konferencje są jak najbardziej potrzebne i zasadne dla studentów. Dużo wnoszą, są pouczające, także serdecznie wszystkich studentów na nie zapraszam. Udział pracowników urzędu w takich spotkaniach jak ta konferencja są bardzo cenne i rozwijające nas. Przede wszystkim są przestrzenią do wymiany doświadczeń w takiej trudnej sprawie orzekania w procedurach o ustalenie warunków zabudowy. Także bardzo się cieszymy, że po tych długich miesiącach zamknięcia i braku możliwości kontaktu bezpośredniego taka możliwość właśnie pojawia się w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.